Cześć, tu Magda. Witam Was dzisiaj w studiu makijażu Science for You. Trochę nauki dzisiaj będzie z pewnością. Zobaczcie, jak wygląda zestaw młodego eksperymentatora. To jest właśnie to studio makijażu, które pozwoli nam stworzyć najprawdziwsze kosmetyki, najróżniejsze kosmetyki od pudru, różu, cieni, po szminkę do ust, po różne elementy urodowe. W środku jest coś bardzo niepozornego, ale tak naprawdę tu jest bardzo wiele wiedzy i różnych ciekawostek. Czy Wy sobie wyobrażacie, że pierwsze kosmetyki powstały już 3000 lat przed naszą erą i to właśnie Egipcjanie, a może nawet Egipcjanki malowały sobie w niesamowity sposób oczy. A wiecie, jak to robiły? Rozgniatały żuki, żeby uzyskać barwniki, albo na przykład kamienie szlachetne. No, brzmi to naprawdę wyjątkowo. Jest tu bardzo, bardzo dużo ciekawostek, ale także przepisy na najróżniejsze kosmetyki. W zestawie, które są na sobie tutaj, jest dużo współczynników, ale tak naprawdę dodajemy też różne rzeczy z życia codziennego, tak żeby zrobić na przykład miód, mleko. O właśnie, Kleopatra kopała się w miodzie z mlekiem. Jej skóra była niesamowicie gładka i delikatna. No, to jedna z ciekawostek. Słuchajcie, co jest w zestawie? Już tutaj czekam. Jest tak, pojemnik na róż. Już mam róż zrobiony, wyobraźcie sobie. Normalnie pędzelek, a w środku już się troszkę pobawiłam. I przygotowałam taki róż, który jak najbardziej można nanieść na skórę. Wiecie, że jak się eksperymentuje z kosmetykami, to trzeba najpierw zrobić to w takim miejscu, żeby nie było widać, jeżeli pojawi się jakaś wysypka, ale tu się nic nie dzieje, więc można lekko się uśmiechnąć i nałożyć sobie róż na policzki, taki, który samodzielnie, nie wiem, widzę się w lusterku, mam nadzieję, że nie przybrałam barw wojennych. No ale cóż, no to są kosmetyki wykonane samodzielnie, bo świetny ten pędzel dobrej jakości, będzie można nim długo pracować. Zabieram się za pokazywanie Wam całego zestawu. No oczywiście żartuję z tymi okularami, bo to nie jest nic niebezpiecznego, ale chcę, żebyście wiedzieli. Mamy w zestawie okulary, to już moje, tak powiem, tutaj do różnych eksperymentów je wykorzystuję. Mam tutaj je w studiu, ale rękawiczki jak najbardziej są w zestawie. No i cóż, mamy urządzenia, w których będziemy przygotowywać nasze kosmetyki, czyli małe miareczki. Tutaj będziemy wsypywać różne współczynniki, żeby je zrobić. Mamy pędzel do makijażu, bardzo ładny, z włosia, elegancki. Mamy pipetę Pastera, która pozwoli nam odmierzyć odpowiednią liczbę kropli. Mamy plastikową szpatułkę, którą będziemy pobierać odpowiednią ilość produktu i sypać tutaj do naszej miareczki. No i cóż, i taką drewnianą szpatułkę, którą będziemy mogli wszystko wymieszać. Jest pojemnik do różu, już zrobiony róż, więc jest w całości. Są dwa takie pojemniki. Ach, w jednym już zrobiłam, słuchajcie, cienie takie przepiękne, zaraz Wam pokażę. A drugi taki pojemniczek jest do tego, żeby wykonać kolejne cienie, ale muszę Wam jeszcze tutaj cienie pokazać. Zobaczcie, piękne. Takie miodowo, brokatowe, błyszczące. Wow! Normalnie naprawdę są śliczne. Nie pachną, ale są super. No i cóż tu mamy? Mamy tak, substancję pochłaniającą, substancję wiążącą, substancję pochłaniającą wilgoć, substancję przeciwzbrylaniu, pigment taki różowy. Tu jest, moi drodzy, substancja nawilżająca. No i złoty pigment. O, właśnie z tego złotego pigmentu powstał ten piękny róż. Cień do powiek. Dobrze, słuchajcie, to ja teraz może coś przygotuję. Tak na szybciutko przygotuję Wam róż różowy na przykład, żebyście wiedzieli, jak to się robi. Poczekajcie już za chwilę. Doświadczenie numer 7. Jak zrobić cienie do powiek? Moi drodzy, tak, mam po pierwsze miareczkę i muszę tu wsypać jedną porcję substancji wiążącej. Mam substancję wiążącą. Dobrze, jedną porcję substancji wiążącej. Wkładam sobie tu i wyjmuję.
O, mam jedną porcję substancji wiążącej. Dobrze. Teraz muszę tak, jedną porcję substancji pochłaniającej wilgoć. To już użyłam, pochłaniająca wilgoć. Na razie takie, że tak powiem, białe te wszystkie rzeczy. Pewnie kolor będzie za chwilę, o, odwrotnie zrobiłam, ale ze mnie chemik, słuchajcie. Dobrze, tu mam taką łyżeczkowatą, dobrze. Substancja pochłaniająca wilgoć, elegancko. I substancja przeciwzbrylaniu. Już pędzę, lecę. Okej, mam to. Mam. O, substancja przeciwzbrylaniu. Dobrze, i teraz... A teraz mieszamy. Mieszamy, mieszamy. Ale ze mnie naukowiec, myślę, że to wybuchy są. Sorry, chciałam takie efekty specjalne zrobić. Trzeba być bardzo precyzyjnym i bardziej starannym niż ja, no bo wtedy wychodzi coś naprawdę pięknego. Dobrze, moi drodzy, udało się. A teraz tak, użyj szarej części plastikowej szpatułki szerszej, dobrze, i odmierz jedną porcję pigmentu. To co, robimy różowe cienie, dobrze? A jak pomyliłam, to słuchajcie, po prostu przepis, to nic wam nie powiem. Dobrze, mam tutaj różowy pigment, który jak tutaj wysypię, to w ogóle będzie takie zamieszanie. O, słuchajcie, już troszkę zrobiłam różu. O, mam. Więc trochę, ale została mi wystarczająca ilość pigmentu różowego. Dobrze, już to, słuchajcie, mieszam, mieszam. Mieszam, mieszam, żeby było ładnie proporcjonalne, a nie jakieś smugi różowe potem będą na powiekach. No i teraz trudna rzecz, mam pipetę Pastera, będę odmierzała 25 kropli substancji nawilżającej. Mam substancję nawilżającą. Dobrze, i w sumie naciskam, pobieram, ok, i będzie, liczymy, uwaga, 25, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2, 3, 4, 5, dobrze, resztę odlewam, ok, no i cóż, mieszamy szpatułką. Dobrze. No, chyba jeszcze trochę, a może no, trzeba porozcierać. Wydaje się, słuchajcie, że tej substancji nie jest za dużo. Już wam pokazuję. Przełożę ją do pojemniczka. Ale tak naprawdę, jak się ją ładnie rozciągnie po całym opakowaniu, to będzie jej zupełnie sporo. Muszę dokładnie tą zawartość wyjąć tutaj do opakowania. Uważam to niesamowite, że w ogóle można robić doświadczenia takie w sumie chemiczne w domu. Oczywiście trzeba to robić pod nadzorem dorosłych, ale naprawdę to są przyjazne różne substancje, więc o, widzicie ile mam tego cienia? Mogę to ładnie tutaj rozmasować. Mogę oczywiście też wybrać sobie jakieś mniejsze pojemniki, ale ten jest zupełnie sporo. I wiecie, co jest niesamowite, że on jest troszkę taki, z jednej strony wydaje się sypki, a z drugiej strony bardzo ładnie oddziela się na te fragmenty na włosie tutaj pędzelka. Zobaczcie. O, i mamy tutaj piękne cienie. No dobrze, zdejmuję rękawiczki. Pokażę wam, jak to wygląda na skórze, bo tak się często zamiast nakładać na skórę oczu, właśnie można testować na skórze dłoni, która jest trochę bardziej odporna i możemy sobie tak testować. No i co, pięknie. No myślę, że tych doświadczeń jest jeszcze cała masa, najróżniejszych. Niektóre rzeczy trzeba podgrzewać w mikrofalówce, dlatego pomoc rodziców będzie tutaj bardzo, bardzo przydatna, ale dowiecie się tutaj bardzo wiele, poza tym dużo ciekawych szczegółów i myślę, że będziecie świetnymi chemikami potem w szkole, poza tym nie będzie dla was miało tajemnicy żaden cień do powiek, szminka, puder czy inne substancje chemiczne. Życzę wam świetnej zabawy, no i rozwijania swoich umiejętności. Pozdrawiam, cześć!